pańskim priorytetem podczas sprawowania urzędu burmistrza? Szanowni Państwo, zbliżamy się do nowego okresu rozdania środków europejskich. Jest to okres 2014-2020. My ze swej strony nie musimy się uczyć tego, jesteśmy dobrze przygotowani i potrafimy po te środki sięgać. Dlatego będzie to naszym pierwszym priorytetem, aby jak najszybciej, jeżeli tylko będzie ogłoszone konkursy, do tych konkursów przystępować. Jak powiedziałem, dofinansowanie środków europejskich, którzy tu Państwo składają wnioski, jest nawet do 80%. Czyli jest to naprawdę ważne dla nas zadanie i do tego się trzeba natychmiast przygotować, żeby nas ktoś inny po prostu nie uprzedził. Nie ma czasu na naukę, my idziemy z marszu, jesteśmy dobrze przygotowani, mamy projekty przygotowane i możemy z dnia na dzień je składać. To jest dla nas najważniejszym priorytetem, ponieważ dotyczy to całej infrastruktury miejskiej i społecznej. Najważniejszym drugim naszym zadaniem to przede wszystkim będzie budowa domu pomocy społecznej. Dobrze Państwo wiecie, że w naszym społeczeństwie tutaj w Złotowie jest taki dom potrzebny. I od dłuższego czasu się o tym mówi, a niestety jakoś do tej pory nie powstał. Mamy przeznaczoną działkę w planie zagospodarowania przestrzennego i miejmy nadzieję, że niedługo taki dom powstanie. Chcemy też również poczynić wszelkie działania, żeby wybudować salę gimnastyczną przy szkole podstawowej numer 2, gdzie jak wiemy sala jest potrzebna, nie ma tam sali, dzieci grają w malutkiej sali, a dzieci jest coraz więcej i szkoły już się borykają z małymi klasami. Chcemy też wybudować regionalną instalację do przetwarzania odpadów, bo prędzej czy później nasze wysypisko zamkną i nie będziemy gdzie mieć tych odpadów wysypywać. Także jest to też nasze ważne zadanie. No i przede wszystkim chcieliśmy wprowadzić tak zwany budżet partnerski. Część budżetu chcielibyśmy, żeby mieszkańcy decydowali o tym, na co te pieniążki pójdą, ileś tam tysięcy czy około miliona wydać na to, żebyście wy zdecydowali, gdzie te pieniądze pójdą, żebyśmy my już tu jako radni politycy nie decydowali o tym. To dla nas jest w tym momencie bardzo ważne. Dziękujemy komitetowi.